Jarek jak zginął, miał 24 lata. W przyszłym roku minie 30 lat od jego śmierci, czyli więcej niż on żył. Wiemy, że on nie żyje. Wiemy, kto podżegał. Wiemy, co się stało. W mojej ocenie nie znajdziemy nigdy zwłok, bo ich już nie ma. Jeśli prawdą jest, że za zaginięciem czy śmiercią Jarka stoi świetlki, to wydaje mi się, że nikt nie złamie tej tajemnicy, tej zmowy. Głosił się około kwadratu. Co to za człowiek? Zdolny. Miał głowę do interesów, ale miał też głowę do wykorzystywania ludzi. Proszę, żeby pan poszedł do walizki i włączył mikrofon. Czy zlecał pan porwanie i zabójstwo Jarosława Ziętary? Po tym, gdy 3 lata temu pokazaliśmy w superwizjerze historię zniknięcia Ziętary, zgłosił się do nas nowy świadek. To mężczyzna związany z Elektromisem. Milczał od 1992 roku. Nikomu przed nami nie mówił, co wie na temat zaginionego dziennikarza. Co się stało z Jarkiem Ziętarą? Nigdy nie rozmawialiśmy o tym, że ma zostać tam czy zabity, czy... W grę wchodziło jakieś, powiedzmy, tam uprowadzenie, przetrzymanie, czy też danie po mordzie, że tak powiem, a nie, że zostanie zabity. Nie? Czym był Elektromis w tamtych latach? Na zewnątrz wielką hurtownią i przeróżnych towarów, a z opowieści policjantów czy oficerów służb, dobrze zorganizowaną grupą służącą do zarabiania w nieuczciwy sposób pieniędzy na handlu papierosami, alkoholem, innymi rzeczami, a przede wszystkim unikanie opłacenia podatków poprzez fikcyjne firmy. No, był też firmą owianą mroczną legendą, że właściciel, prawdziwy właściciel firmy jest mocno powiązany z służbami, dawnymi służbami. Na początku lat 90. tekst na jedynce gazety potrafił zmieniać rzeczywistość. Kariery nieuczciwych osób upadały, bo wtedy dopiero organy ścigania czuły się zmuszone do zareagowania, do rzetelnego przeprowadzania kontroli śledztwa. Z odnalezionych po latach notatek Jarosława Ziętary wynika, że interesował się firmami związanymi z Mariuszem Eś. Nie zdążył napisać o tym artykułu. Szef Elektromisu po latach będzie tłumaczyć, że skoro nie było żadnych tekstów autorstwa Ziętary o jego firmach, to mógł nie znać nazwiska dziennikarza. Nasz rozmówca obala tę wersję. Od Mariusza dowiedziałem się, że próbował wejść na teren Elektromisu, tam na Wołczyńskiej. Jego dom fotografował, właził tam na drzewa. No, bardzo taki upierdliwy był, nie? Ludzie Elektromisu zaczęli go śledzić po prostu. Zresztą tam była ekipa policjantów, milicjantów były, nie? Także oni z tym problemu nie mieli, nie? Mariusz mi powiedział, żebym pod żadnym pozorem nigdzie się nie wychylał, że oni sprawę załatwią, po prostu go uciszy albo przekupi,